Siemanko, jestem Lucek, to jest BeamNG Drive. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj jesteśmy na Industrial Course Long Jumps. I tak, jest to bardzo ciekawa trasa, myślę. Nie wiem, zaraz zobaczymy, przetestujemy. Mamy fajną rajdówkę nawet. Przypomina troszeczkę Kometa z GTA 4 albo z GTA Vice City. Ale słuchajcie, nawet całkiem fajnie się w tym mieści, tylko troszeczkę podsterowny jest jakby. No ale mamy tutaj napęd naprzód, także ach. Możemy troszeczkę driftować, ale wiecie, to jest taki drift, że... z bólem serca, no tylne kółka kręcą się jak kebab u Turka. Nie jest to naprawdę takie... Okej, trochę chyba za szybko. Mamy chyba kilka takich ciekawych skoków, ale wow! Jak ja to wysterowałem? Jeździ to jeszcze w ogóle? No, uszkodzenia nie są takie duże, no bez przesady, ludzie. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Już cię nie mógł ruszać, no cholera. Dobra, weźmy sobie widok z kokpitu i zobaczymy, jak mi pójdzie. Może teraz pójdzie lepiej. Ale jak ładnie skakałem w ogóle. Kołami jakoś tak wyoperowałem, że... takie dziury omijałem skokiem, to było fajne. Ja nie wiem, czemu mi się nie udało. Czemu samochód nie chciał dalej jechać? Przecież miał wszystkie kółka, trochę tam może silnik był wmieciony, ale niedużo. No bez przesady. Ojej, ale tutaj gra laguje. To ta gra no, to ma do siebie, że ona w tym miejscu zawsze... Znaczy, ona laguje jak jest... Wow! Jak jest dużo obiektów wszędzie, trawa, nie trawa, jakieś krzaki i w ogóle, no to wtedy jest problem. No jakie są ogólnie dużo obiektów, jak tutaj przy starcie troszeczkę zwalnia, to jest straszne. Nie wiem jak jest na mocniejszych komputerach, no nie oszukujmy się, moja karta graficzna już jest słaba, no ale... Ej, tutaj nie masz takich dobrych, że tak powiem... Ta gra nie wygląda. Nie ma dobrej jakiejś grafiki. Może dużo jest obiektów i dlatego tak laguje akurat ta mapka. Dobra, powoli. Pięknie, idealnie. Ładnie się wylądowało i teraz spróbujemy na ręcznym. Oh yeah. Ups, ups, dobra, nie ma co szaleć, spokojnie. Bo już coś tam z tyłu, coś się tak stało, uderzyłem troszeczkę, no ale dobra. Mamy tu aż dwa okrążenia. Nie wiem jak to się skończy. Tu jest chyba jakiś dłuższy skok, ogarnijmy. Poszło idealnie, kurde. Rzeczywiście ta mapka jest przyszykowana akurat pod ten samochód. Bardzo mnie to cieszy. Świetnie się tu jeździ. Ale troszeczkę tył jakiś taki przekoszony jest. Albo mi się zdaje. Nie no, troszeczkę jest. Dobra, mamy dwa okrążenia, no chyba przeżyjemy, co? Było kilka takich konkretnych kraks, ale nic poważnego, no nic się poważnego z moim samochodem nie stało. A spróbujemy może na tej kamerze z kokpitu coś zdziałać. Już mam w prawe, powiedzmy, jedno okrążenie przejechałem, więc powinno jakoś pójść. Autko jest naprawdę bardzo stabilne z tego co widzę. Daję sobie radę, uwaga. O kurde, mało brakowało. A to jeszcze na czas trzeba robić. Gnoje chcą, żebym tu dobry czas osiągnął. To już nie fajnie. Jeszcze mówią, że mi tu gorzej poszło. Dobra, skoro tak. Ojej, tutaj też strasznie zlagowała. Dobra, spoko, jakoś może damy radę. Ten skok jest ciężki, ale... Wow, idealnie. Na styk, można powiedzieć, na styk. Także wow, poszło mi naprawdę całkiem dobrze, tu już jest meta. No i pykło, udało mi się przejść na koniec stuczka, tyle. Wow. No dobra, wejdźmy sobie. Tutaj gdzieś powinno być menu. A, dobra, mamy kolejną scenerię. No to weźmy sobie tak. Teraz robiłem sobie to, Industrial Course Long Jumps. Tego nie robiłem, robiłem to... Hidden Jump? Tego chyba nie robiłem. To robiłem, to jest okropne. Ale wow, tutaj są jeszcze jakieś fajne rzeczy i chcę to sobie spróbować. A na razie Hidden Jump. Zobaczmy.
jakiś tor albo coś. Ukryty skok, co to może oznaczać? Co to oznaczać może? Nie mam pojęcia. O, zobaczymy, no może będzie fajnie, może nie będzie fajnie. Długo się te mapki też wczytują, ale mam nadzieję, że. No kurde, tu jest dużo drzew. Chciałem powiedzieć, że nie będzie tutaj aż tak dużo obiektów. Nie wiem, czy gra mi się właśnie wywaliła. A nie, sorry, ona się dalej wczytuje. Wczytuje się mapką, bo to strasznie bardzo długo się wczytuje. No dobra, ukryty skok, czyli co? Jedziemy sobie po torze i nagle będzie jakaś ukryta rampa, niewidoczna, bez tekstury. Ja tak czuję, że tak może być, ale czy tak będzie? Nie wiem. Narrow, coś tam, heal, careful, taking cool. Dobra. No, okej, mamy fajną terenówkę. O Jezus, ale masz buta terenówka. Ładnie przyspiesza, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ta mapka śmiga zdecydowanie lepiej niż poprzednia. No kurczoki, patrzcie gdzie musimy jechać. Ale chyba dam radę, o ja bardzo lubię takie tereny. Ojej, kurde, nie to nacisnąłem, chciałem kamerkę zmienić. Cholera! Jedź! Mamy dwa checkpointy tylko do zaliczenia. To nie będzie chyba takie trudne, co? Chciałem sobie wziąć kamerę z kokpitu. Ten samochód naprawdę przyspiesza mega. Mimo, że ma dodatkowy bagaż jeszcze na górze. Czy mamy jakiś ograniczony czas na to? No shit! Dobra, jeszcze raz, ale to mi się podobało. To mi się podobało, tak wszedłem w poślizg, ale nie wiem, tak się poczułem jak w rzeczywistym samochodzie, to jest najlepsze. Znaczy nigdy nie wpadłem w poślizg w ten sposób. Mam nadzieję, że nie wpadnę, nie będę miał takiej sytuacji, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, lekko hamujemy. Ojej, ojej, nie hamuj ze skręconymi kołami, chłopcze, bo wylądujesz w rowie. Dobrze, jakoś poszło. Nie wiem, ile tam samochód z tyłu jest rozwalony. Nawet nie chcę patrzeć. Mamy dwa checkpointy. Tu jest jeden. Tam trzeba doskoczyć. No shit. To jak my to zrobimy? Nie wiem, z jaką prędkością trzeba tam jechać, żeby. Wskoczyć na górę, to jest najgorsze, więc dobra, na razie spróbujmy prędkość 100 na godzinę. Zobaczymy, czy uda się wyrobić. Dobra, prędkość 100 na godzinę jest git. I uwaga, wow! Dawaj, trzymaj się, chłopie! Ale prędkość 100 na godzinę w 100% wystarcza. A czy ja przed całym wyskokiem dodałem gaz do końca? Bo chciałem naprawdę tam skoczyć. Ale 100 na godzinę spokojnie, nie? Ja sobie tu powinienem tempomat włączyć, bo tak ciężko ogarnąć, ile dokładnie jedziesz. A spróbujmy nawet 90. O, tak, 90 na godzinę i powinno być dobrze. Czy nie będzie dobrze? A czy tu chodzi o to, aby wcelować dobrze? O, już zarzucił dupę i już będzie chyba dupa. Ale nie, nawet całkiem dobrze. I. Wow! No, oszukaniec cholerny. Nie mógł się tak rozbić. Specjalnie na dach, kurde. No dobra, 90, około 90 km na godzinę, to wiemy, że to jest za mała prędkość, także. No, także myślę, że te 100 na godzinę i tam przed całym wyskokiem robimy gaz do końca. Tylko trzeba być równo ustawionym, to jest bardzo ważne i chyba za mocno skręciłem. Ale, wow! Kurde, tu trzeba jeszcze szybciej jechać. No dalej, 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 mały! Aż, kuźwa! Nie, bez kitu, bo ja nie mogę się odbić od tego wzgórza cholernego. To jak ja mam tam wjechać? Ale moment, bo tam chyba. Ja skręcam za mocno, to trzeba jakoś tak lekki łuk zrobić. Jak ja skręcałem teraz przy prędkości 100 km. A spróbujemy 120. Da się 100. Nie, 120, dobra, 120. Okej, no spróbujemy. Może taki łuk. O, patrz! Jo! O kurde, doszedłem! Cholera! Ale się nabiłem! Kto tu ustawił te drzewa? Wiecie, jak trudno trafić? Pewnie wiecie. No, bo widzicie. Ale jest. Wow, ale to jest mega wyzwanie. Jak mi się to uda, to naprawdę. Dzisiaj chyba. Nie pójdę spać z wrażenia.
Dobra, 120 km na godzinę, prędkość optymalna. Próbujemy mały kąt. I znowu się odbije tutaj gdzieś z boku. Cholera! Jak się tu już wjeżdża, to się nie da nic kontrolować. Najgorsze są te restarty. Jakim sposobem ta mapa restartuje się tak długo, no? Jeszcze jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu. No ale to jest BeamNG Drive. Ta gra jest naprawdę słabo zrobiona pod względem jakiejś tam optymalizacji, renderowania czy coś. A w poprzedniej mapie jechało się tragicznie tylko i wyłącznie ze względu na to, że było dużo obiektów, no, wszędzie. Ale słuchajcie, to będzie to... fuck! Wow! Wylądowałem na cztery koła prawie, że? Nieważne, w każdym razie mogę się ciągle poruszać do przodu. I wow, zaliczyłem mapkę? Jaki drift! Drift King to się nazywał. W NFS-ie bym miał już milion punktów, ale dobra. Ja chcę zobaczyć, co jest dalej. Bardzo podoba mi się ta mapka na razie. Wow! Okej, zobaczmy, co jest tutaj. Ja tu chyba już jechałem. Dobra, przetestujmy drzewo. Tu nie ma drzewa, to są jakieś krzaki kuloodporne. Ale słuchajcie, ten samochód jest mega wytrzymały, on dalej może jechać do przodu. Sorry koleżko, już nie mogę jechać do przodu. No dobra, nie to nie. To będzie chyba najdłużej grana przeze mnie mapka w tej grze. Ale dobra, spróbujemy troszeczkę przyspieszyć ten temat. I jedziemy, co się będę pieścił? O kurczoki. Tył, tył. No kurde, ale zacząłem całkiem przyzwoicie. Ile mam? 8 checkpointów. Ja dopiero widzę 2, a nie udało mi się nawet dotrzeć do tego drugiego. Oni sobie jakieś... Ja im zrobię kiedyś mapkę. Ja każę tym twórcom tej mapki przejść ją. Kuźwa. Co oni sobie myślą? Dobra, a może tak będziemy grać, o. Jak w GTA 2, wow. Okej. Ej, tak jest nawet całkiem spoko. Trzymaj się tak kamerka. Weźmiemy taki większy łuk. O nie, ma duży promień skrętu, chyba za duży. No jak ja mam to przejść? Musiałbym spalić koło, znaczy ten, gumę jak w GTA i tak obrócić cały samochód. O kurczoki. Trzymaj się! Łooo! Doszedłem! Ej, to powinno być od checkpointu, nie? Ile ja mam? 2 checkpointy zaliczone! Dobra, tu mamy dosyć szeroko. No to się wyrobi tu. I... Dobra. Tu trzeba tak... Ładnie, podoba mi się to, kurde, to jest coś zupełnie innego. Tylko no właśnie, tutaj tak mało samochód się chyba zniszczy. No bo nie osiąga się dużych prędkości, nie? Na razie spoko. Tył. O! Gaz! O! Tył. O! No dobra, mamy kolejny checkpoint, tylko że to nas wcale nie ratuje, bo jeśli coś spierdzielę, to nie będę zaczynał od checkpointu, ale od początku mapy. Dziękuję twórcom mapy. Czy raczej twórcom gry, bo mapa to map. O kurde, patrzcie jak tam musimy wykręcić. No 90 stopni, to nie jest przecież kurde pieprzony wózek widłowy. Bez kitu. Wózek widłowy. Musimy jechać tyłem. Dawaj, dawaj. Co? Stawiasz opór? Jest dobrze. Nie, inaczej. Musimy się trzymać bardziej prawej strony. O tak. Dobra. Ja to przejdę. Kiedyś. Dawaj, Wodek. Nie bądź kapryśny teraz. Poszło. Kurde, i co teraz? Cholera, bo ja tutaj już na połowie opony jestem. Tak, muszę... Macie rację, ale dobra podpowiedź. Muszę się trzymać prawej strony. To jest dobry pomysł. To jest dobry plan, tylko musimy go zrealizować jakoś. Na połowę opony tej prawej strony. O! Dobra, już powinienem na maksa wkręcić chyba.
Maxa Payna. Zahaczyłem się z derzakiem o to badziewie. Kto to ustawił tu? Dalej, no nie, bądź kopryśny Władek. No co, następnym razem przodem? Dobra, następnym razem przodem. No ale weź tu dojedź teraz stąd. Powinien być jakiś skrót, goddammit. Albo żeby od checkpointu się spawnować, no bez jaj. Oh. Kurwa, nie da się dołem jakoś przejechać do tego checkpointu? Fuck. Ładek! Ładek! Goddammit. Czemu nie cofasz? Moment, gdzie tu jest? O tak, 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 tak. Palka pora. Pięknie. Ojej, nie na tą. O! Widzieliście to? Ja już myślałem, że będzie koniec. Już trzymałem rękę na palec na przycisku od resetowania mapy, a tu Władek mnie zaskoczył. Trochę się pogiął, ale chyba da jakoś radę. Teraz zamknijcie oczy, bo będą takie same dźwięki. Jakby ktoś orgazmu dostał. Dobra, teraz tak. Ustawimy się na tym czerwonym kontenerze i z niego będziemy skręcać od razu w prawo ostro. Myk. I teraz. Nie, teraz. No, teraz, teraz już na 100%. Udało się. No dlaczego? Te checkpointy powinny być od tego, aby odtąd resetować mapę. A nie. Moment, czy ja już pokonałem 90 stopni w którymś miejscu? I zrobiłem to przodem? Bo tyłem się tu nie da, jest za mało miejsca. Nie, przynajmniej ten samochód powinien mieć większy kąt skrętu, no. Te koła powinny się skręcać 90 stopni, wtedy bym to przeszedł jakoś. Ale w tym wypadku... Żyje. No dobra. O kurde. To jest straszne. To jest gorzej niż jakiś horror przechodzić. A jak się tu zahaczę o to badziewie? Tam mamy checkpoint. No tam już nie może być tak trudno jak tu. Trzeba mieć sposób jakoś na to. O! Już myślałem! Boję się, no! To jest ciężko dojechać. Pory pane! Jakie gówno, nie? Jak to przejść? Nie, dobra, to wygląda dużo łatwiej. Don't cars short A. Kurde, jakie powalone! Jak ja mam tam wykręcić w ten sposób? To trzeba gaz do końca i tam szybko jakoś zahamować albo coś. I wpadasz jeszcze w jakieś gówna. A może tam trzeba właśnie się od tego odbić? Nie wiem, tam wpadną ci koło między kontener, a to takie rusztowanie, czy co to było? I już koniec. W ogóle ciężko wyrobić się na 90 stopni. Kto to tak wymyślił? Kurde, ale tak się zastanawiam. Czy byłaby jeszcze inna opcja, aby tam wjechać? No nie! Dobra, później to jeszcze pomyślę nad tym. Dobra, to nie powinno być takie trudne, mamy tylko 7 checkpointów. No i co, jedziemy sobie 200 BX-em, samochód tak się nazywa, żeby nie było 200 SX, wiecie o co chodzi. Z przodu to wygląda jak Silvia chyba troszeczkę, z tego co pamiętam. Nie, to wygląda jak 240 SX, nieważne. Dobra, no jedziemy sobie spokojnie. Czy będzie jakaś niewidzialna ściana, nie wiem, kometa na nas spadnie, nie mam pojęcia. Ale na razie jest ok, nic się nie dzieje złego. Lucek może sobie na spokojnie jechać.
No dobra, no zadriftujemy nawet, a co? Tomek Drifter, kojarzycie? Proszę bardzo. No nie wiem, tego się chyba nie da nie przejść. Czwarty checkpoint i żadnych niespodzianek. To ciekawe, gdzie będzie ósmy, siódmy, sorry. Już jest piąty. No to jest przedostatnia mapka, więc ja nie rozumiem, dlaczego ona się tu znalazła, skoro ponoć jest taka trudna do przejścia. No dobra, szósty na siedem. Siódmy jest gdzieś tam. Spróbujmy zobaczyć, co się z tym samochodem da zrobić, bo tutaj są wspaniałe opcje tuningowe. I zobaczymy, czy się przecisnę przez tą szczelinę. Uwaga! Dom, 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 dom. O kurde, jednak jestem za tłusty. Cholera. Dobra, zobaczymy widok z kokpitu. Kierownica znalazła się tam, gdzie powinny być nogi. Pasażer ma teraz bardzo mało miejsca ogólnie, żeby siedzieć. Przepraszam, kierowca w sumie też. Ale jakie są zalety? No, z samochodu takiego bardziej sportowego zrobił się hatchback, bym powiedział. Zgodzicie się ze mną? O! I mamy fajny styl tuningowy. Ta rura wydechowa za tylnym kołem tak wystaje. Ciekawe, ciekawe, naprawdę. Nie spodziewałem się. No i teraz przód troszeczkę jak Fiat Multipla. Ta szyba taka, wiecie, bardzo pionowo. No ciekawe, ciekawy projekt, naprawdę. Nie powiem. No, bardzo, bardzo fajnie wygląda. Czy możemy tym jechać? Nie, no to jest tylko, żeby stać na salonach. Niestety nie montowali tu silnika. No ale ważny jest też wygląd, prawda? Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku z BeamNG Drive. Jeśli wam się podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, abyście nie przegapili następnego. Trzymajcie się, na razie, pa pa. To jest 33, naprawdę poprawiłem swój czas. A to dlatego, że wtedy cały czas na nitrze jechałem, ale nie wiem, co będzie teraz. Bo trochę się tam rozbiłem. Jaka muzyka w ogóle. Rywalizacja, yeah. Koniec zaraz będzie. No nie, no rozwaliłem ich. Bez problemu. No ale...